Zaczynamy kolejną sesję. Zapraszamy panią doktor Mariolę Kosowicz. Pani doktor jest psychologiem, najcudowniejszą osobą na świecie, bo prześwietla ludzką duszę. Jak na mnie patrzy, to zawsze wiem, że wie, co się ze mną dzieje. Zapraszamy serdecznie. Pani doktor jest... Tak, jest psychologiem i doktorem nauk medycznych z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Dziękuję. Dzień dobry, bardzo uprzejmie Państwa witam. Może dwa słowa wstępu też na temat tego, w jaki sposób, znaczy co ja robię, bo nie tylko pracuję w Centrum Onkologii, tam kieruję poradnią zdrowia psychicznego, ale jestem psychoterapeutą i pracuję w terapii rodzin i terapii par w kryzysie, więc od bardzo wielu lat indywidualnie również prowadzę pacjentów, ale to jest taka duża część mojej pracy. Miałam też przyjemność przez dłuższy czas prowadzić warsztaty w całej Polsce, swoje warsztaty, które gdzieś tam żeśmy wspólnie wypracowali, jak to ma wyglądać właśnie dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. I to dało rzeczywiście nam jakiś taki wgląd, jak to wygląda. I też na co dzień prowadzę, szczególnie kobiety rzeczywiście z SM-em, które przychodzą w bardzo różnych problemach. Rozważając problem ciąży, rzeczywiście tu dzisiaj było bardzo dużo powiedziane od strony medycznej, ale takiej też psychologicznej, że jest to wyzwanie, proszę Państwa, ogromne, z czego jakby świadectwem jest to, że w tej chwili przychodzą już związki na terapię po roku, dwóch, trzech od momentu ślubu, a bardzo często po urodzeniu dziecka. Potrzebują po prostu natychmiast interwencji kryzysowej, z tego względu, że bardzo często mówią, że urodził im się na przykład Krzysiu i Krzysiu jakoś, nie wiem, no, zdemolował im ich funkcjonowanie. Ja zazwyczaj mówię, że dziecko jak się rodzi, to jest pod kątem, znaczy patrząc z punktu widzenia psychologicznego, poważny kryzys. Dlatego, że bardzo dużo, jak też Państwu dzisiaj pokażę, zmienia. Stąd można mówić na temat ciąży w SM-ie, każdej tak naprawdę, każdej chorobie przewlekłej, bez chorób przewlekłych, pod kątem właśnie na przykład medycznym, ale można też spojrzeć, proszę Państwa, właśnie w ten sposób, jaki to będzie dla nas miało znaczenie, jeśli chodzi o wyzwanie. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że nikt nie ma prawa nam zabrać marzeń, one tylko muszą być po prostu realne. A to, że możemy marzyć i nawet powinniśmy, to jest po prostu przypisane do funkcjonowania człowieka. Jeśli człowiek nie ma jakiegoś planu, nie dąży do niczego, no to rzeczywiście wtedy albo ma depresję już, albo ją za chwileczkę będzie miał. A to, że mamy mechanizmy obronne, które często pozwalają nam wytłumaczyć na przykład sobie swój stan, że na przykład w jakiejś sytuacji życiowej, to my nawet nie powinniśmy mieć marzeń, bo one się ewidentnie nie mogą ziścić, bo jest tyle innych problemów. Rzeczywiście to jest, no, to są nasze przekonania, które prowadzą nas gdzieś tam na manowce, ale również prowadzą do wielu problemów natury psychicznej. No właśnie, takim jednym z marzeń jest to, żeby posiadać dziecko. I ja byłam w ogóle, jestem zauroczona tym spotkaniem i słuchaniem Państwa, moim przedmówców, że tyle jest dobrej energii i tyle pań tutaj jest i już z dziećmi i w ciąży. I jest Ola, z którą tyle czasu żeśmy robiły dla SM-u, która już jest, dzisiaj się dowiedziałam, w trzeciej ciąży. To w ogóle jest ogromna radość. I że jest taka odwaga w nas w tych czasach w ogóle też mieć dzieci. Jest jakiś trend dzisiaj, że nie posiada się dzieci, dlatego że nie ktoś jest chory, tylko że w tym świecie nie należy już rodzić dzieci, żeby dzieci nie narażać na ten świat. Więc różne rzeczy są. A jednak w tym świecie ludzie mają odwagę rodzić dzieci, no i rzeczywiście wziąć za to odpowiedzialność. Proszę Państwa, taką nadrzędną potrzebą każdego człowieka jest poczucie bezpieczeństwa. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzicie, ale generalnie prawie przez całą dobę dążymy do tego, żeby to bezpieczeństwo gdzieś tam odczuwać. A przede wszystkim chcemy utrzymać równowagę psychofizyczną, czasami za wszelką cenę. To znaczy coś się dzieje w naszym życiu, to albo sobie natychmiast musimy to wytłumaczyć, niestety nie zawsze w sposób dla nas na przykład bezpieczny, ale chociażby tylko po to, żeby na przykład mieć iluzję takiego poczucia bezpieczeństwa. Kiedy to się najczęściej bierze? Wtedy, kiedy
zostaje naruszona gdzieś poczucie kontroli i sprawczości. To są w ogóle dwie zmienne, które bardzo towarzyszą nam w życiu, czyli chcemy kontrolować to, co się z nami dzieje, a i żeby mieć poczucie sprawstwa, czyli tego, że mamy na coś wpływ. Jeżeli zaczyna się coś dziać z naszym zdrowiem, a na co dzień pracuję, jak powiedziałam, nie tylko w onkologii i nie tylko z SM-em, ale pracuję z pacjentami z wirusem HIV, a pracuję z hemofilią, więc z wieloma chorobami przewlekłymi, gdzie człowiek jak dostaje taką informację, no to odczuwa bezwzględnie to w sensie takim i fizycznym, ale i też psychologicznym, naruszenie tej równowagi psychofizycznej. I przed chwilą powiedziałam, że to, co może być niebezpieczne, to, że zaczynamy sobie wtedy, czy nasz mózg, proszę Państwa, nie znosi próżni poznawczej, nie lubi nie wiedzieć. I to jest największy problem, że czasami z niewiedzy tworzymy wiedzę. W momencie, kiedy coś się dzieje, zaczynamy mówić, no tak, jak teraz jestem na przykład chory, albo na przykład chora kobieta na SM, no nie spotka mężczyzny. No, tak mi opowiadają moje pacjentki, że nie spotkają. Tak samo może powiedzieć kobieta chora na nowotwór, kobieta chora, nie wiem, na cukrzycę, a z tego względu, że jest jakieś społeczne przekonanie, że jakby do szczęścia mają prawo tylko ludzie zdrowi. Oczywiście, proszę Państwa, w moim gabinecie już prywatnym, ponieważ mam taką zasadę, że staram się nie przyjmować pacjentów, jeśli nie ma takiej potrzeby, w prywatnym gabinecie tych, których mogę przyjąć w poradni, przychodzą ludzie, pary zdrowe. No i oni powinni mieć ten przywilej, że jeśli są zdrowi, to powinno im to życie pięknie się ułożyć. Powinni mieć zdrowe dzieci, powinni na przykład te zdrowe dzieci dobrze wychowywać, nie powinni mieć kryzysu, a czegoś takiego nie ma. To jest chyba jakieś, nie wiem, no, myślenie, które nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. No i kiedy zostanie zachwiana ta równowaga, w bardzo różnym wymiarze, bo może i fizycznym, i psychicznym, i społecznym, materialnym czy duchowym, ona będzie zależała już od tego, proszę Państwa, jakie mamy zasoby wcześniej, jak wypracowaliśmy zasoby wcześniej i na ile będziemy mieli taką sieć pomocy społecznej, czyli ludzi, którzy nas wspierają, czasami profesjonalnej, takiej jak na przykład w moim zawodzie, lub nawet takiej jak na przykład psychiatra, a żeby sobie z tym poradzić. Ale wrócę na sekundę do tych zasobów sprzed choroby. Nikt z Państwa nie zachorował w dzieciństwie, tak jak na przykład mam pacjentów, mężczyzn, na przykład z hemofilią, którzy od momentu urodzenia są chorzy. I można powiedzieć, że są skazani na życie cały czas już z chorobą. Zazwyczaj ta choroba, stwardnienie rozsiane, przychodzi w pewnym momencie życia, kiedy człowiek przynajmniej już ma jakieś zasoby z rodziny, z domu, ze szkoły. I to jest jedno wielkie sprawdzam. Warto mieć to pod uwagę, znaczy na uwadze, dlatego że wtedy mamy tendencję do zrzucania jakby odpowiedzialności za różne rzeczy, które nas spotykają, na czynniki zewnętrzne. Zgodzą się Państwo ze mną? Łatwiej powiedzieć to przez chorobę. To na przykład, nie wiem, to się dzieje, ponieważ, nie wiem, ludzie mnie nie rozumieją. To jakby tak było, proszę Państwa, to praktycznie nikt z nas nie byłby szczęśliwy, bo w większości ludzi nie rozumieją siebie wzajemnie. Nawet jeśli sobie w jednym domu wspólnie mieszkają. A to jest jakby myślenie, które powoduje no, ogromny dyskomfort psychiczny, prowadzący do takiego poczucia, że no, nie można już nic z tym zrobić, ponieważ świat musiałby się naprawić. Mnie uczono, i to się bardzo sprawdza, że świat może być bardzo różny. I różne rzeczy mogą nas w życiu spotkać. Nawet był taki naukowiec nazwiska Antonowski, który zrobił badania, że ludzie, którzy przyjmują zdarzenia, które im się po prostu przytrafiają w życiu, nawet bardzo trudne, i w pierwszym momencie nawet jak się popłaczą, jest im ciężko, to jednak w konsekwencji przyjmują, że po prostu takie rzeczy się zdarzają w życiu, akurat przytrafiło to się nam, zaczynają działać i widzą sens w tym działaniu, to są osoby, które funkcjonują dużo, ale to dużo lepiej, w wszystkich chorobach przewlekłych, mają rzadziej na przykład jakiekolwiek nawroty, ale też mają tak naprawdę lepszą jakość swojego życia. Czyli, że te osoby nie wpadają w poczucie bycia ofiarą,
tego, że świat na przykład ich właśnie nie rozumie, że świat nie odpowiada na ich jakieś potrzeby, tylko szukają jakby rozwiązań, które są realne. I tak samo jest, proszę Państwa, z zajściem w ciążę, co za chwilę pokażę, czyli w ogóle z stworzeniem relacji, no bo ta ciąża sama się z siebie nie weźmie. Musi się spotkać dwoje ludzi, którzy gdzieś tam muszą sobie jakoś odpowiadać, ale to będzie znowu moment, ja mówię, że ten pierwszy moment, kiedy kogoś poznajemy, proszę Państwa, to jest okres promocji. No ale kiedyś promocja się kończy i tego nawet nie o to chodzi, że ktoś kłamie. No ale generalnie pokazujemy się z tych dobrych stron, a później się pokazują te trudniejsze strony. Stąd proszę pamiętać, że już z samego faktu choroby rzeczywiście może być to naruszenie równowagi, ale mnie oddaje poczucie sprawczości moim pacjentom, i tak z nimi pracuję, żeby spojrzeli na zasoby, które mówię, posiadają, i deficyty, które niestety występują. Tam, gdzie są deficyty, możemy je coś z nimi zrobić. Tam, gdzie są zasoby, możemy je wzmocnić, żeby sobie poradzić. Najgorsza sytuacja jest wtedy, kiedy uważamy, że nie ma już nic do zrobienia, ponieważ my nie jesteśmy w stanie niczego zrobić sami. No właśnie. Choroba również przewlekła narusza poczucie, proszę Państwa, swojej wartości, ale też narusza takie trzy ja, które człowiek ma w sobie. Pierwsze to jest takie ja realne, ja idealne, do którego prawie wszyscy dążymy. Albo chcemy być piękni, albo szczupli, albo właśnie tacy, nie wiem, no dyspozycyjni. Nie mamy wszyscy być dzisiaj piękni, młodzi i zasobni i tak dalej, i tak dalej. I dążymy do czegoś. To nie jest nic złego dążyć do czegoś, tylko gorzej, jak dążymy w tym momencie na oślep. Ale mamy też ja powinnościowe, czyli takie, gdzie społecznie są uwarunkowane pewne sytuacje, w których się mówi, na przykład młoda kobieta powinna mieć dziecko. A młody mężczyzna powinien na przykład, nie wiem, w tym momencie już założyć rodzinę, ale już powinien mieć takie wykształcenie, żeby tę rodzinę na przykład utrzymać. A wiele jest takich poglądów w tym momencie, które jakby wstawiają nas w jakiejś roli. I w momencie, kiedy to ja realne, no, zostaje dotknięte na przykład chorobą, jakimś ograniczeniem, to i ja to, i to ja idealne, i to powinnościowe, no, zostaje naruszone. Dla niektórych ludzi jest to tak ogromny problem, że to prowadzi na przykład do bardzo wielu zmian. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w momencie, kiedy nie radzimy sobie z jakimiś sytuacjami w dłuższym czasookresie, czyli powtarzamy zachowania nieadaptacyjne, jesteśmy w stanie zmienić tak naprawdę nawet swoje cechy osobowości. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo doświadczenie profesora Zimbardo, jak podzielił studentów na więźniów i strażników. Napisał bardzo ciekawą książkę, Efekt Lucyfera, w którym pokazuje, jak można dokonać niestety zmian. Sami sobie możemy zrobić krzywdę, czyli naszej głowie, ale też jak można przeprać człowiekowi głowę. Co on pokazał w ostateczności swojego doświadczenia? Że jeżeli człowiek stanie w sytuacji, w której przerastają właśnie, nie ma takich możliwości, żeby sobie z tym poradzić, to i tak będzie chciał sobie poradzić. Jak dobierze jakieś zachowania, które jemu już bardziej szkodzą, a nie pomagają, to z czasem jest w stanie wydobyć z siebie takie zachowania, których może nigdy by tak naprawdę, nigdy by się tak nie zachował, gdyby ktoś mu na przykład pomógł, gdyby on kogoś zapytał, gdyby na przykład, nie wiem, a był bardziej otwarty, gdyby spojrzał, że wychodzi na przykład z domu, w którym ciągle mówiono, o Boże, co to będzie, o matko, dziecko, chodź w tych butach, wchodź, bo nie wiem, czy następnym roku kupimy, jak tatuś straci pracę. I tak sobie rośnie taki mały człowiek, w ogóle nie wiedzący, czy on kiedyś zachoruje na SM, czy nie, w poczuciu ciągłego zagrożenia. I teraz niech jego spotka zagrożenie, takie po prostu w życiu, jakim jest na przykład choroba, zagrożenie w takim znaczeniu, że to coś trzeba zrobić i fizycznie, i psychicznie. Wszystko się może w życiu wydarzyć, nawet jak jesteśmy zdrowi. Z chwili na chwilę się wszystko może zmienić. I ta osoba w tym momencie, ponieważ ma bardzo wysoki poziom niepokoju, ona będzie próbowała radzić sobie sytuacją na przykład choroby, podjęcia decyzji o posiadaniu dziecka, wybraniu lekarza, zaufaniu do lekarza, cały czas lękowo. Cokolwiek nie będzie, ona będzie to podważała. Jak mówimy, a jak na przykład... No proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili na przykład dobrze się pani czuje. I moja pacjentka mówi do mnie, no tak, dzisiaj tak. Ale co ja, skąd ja wiem, jak będzie za tydzień? I ona nie robi tego na złość. Ani ona w tym momencie nie jest, nie wiem, nierozsądna. Jest bardzo rozsądna i wykształcona, i myśląca. To jest jej nawyk mówienia. Kogoś,
ktoś inny w szpitalu, wczoraj miałam rozmowę, gdzie tłumaczyliśmy młodej kobiecie właśnie w ciąży, ale z chorobą nowotworową, a w jaki sposób możemy ją tłumaczyć i pani cały czas nam udowadniała, że to nie ma prawa się udać. Ale nie dlatego tylko, że była w szoku. Na jakikolwiek temat rozmawialiśmy, jak sobie radzi wcześniej, jak z nią rozmawiałam, wszystko było właśnie podszyte niepokojem. Więc proszę wziąć pod uwagę, że to powinnościowe, że my coś musimy zrobić, jak nawet jest społecznie, no tak, rodzina może pytać, a kiedy będziecie mieć dzieci, a kiedy będziecie to czy tamto, to proszę nie reagować nerwowo, tylko mieć swoją jakąś filozofię do tego, że ja mam prawo odpowiedzieć tak jak chcę, ale mogę również na przykład nie mówić, dlaczego podejmuję takie, nie inne decyzje. Idźmy dalej. Jest wiele pytań. Tu dzisiaj to było, ale rzeczywiście jak sobie przestudiowałam przed naszym wykładem różne i poradniki anglojęzyczne i nasze, i no, jakie były pytania, to tak naprawdę tu dzisiaj wszystko było jakoś przedstawione już. I dziedziczność, i bezpieczeństwo, i dziecka, i matki, i czy jest przeszkodą do sprawowania opieki nad dzieckiem, i lęk o przyszłość. Więc nie będę tego już rozwijać. Uważam, że bardzo, że czym częściej Państwo zadacie pytanie odpowiedniej osobie, a tym tam tak naprawdę macie większe możliwości podejmować decyzje właśnie nie ze starych swoich jakichś sposobów funkcjonowania, czyli na przykład ze starych schematów. Ponieważ te schematy na przykład w myśleniu czy brak wiedzy, o właśnie, otóż mój profesor zawsze mówił, że jednym z większych problemów człowieka to jest to, że z niewiedzy tworzy wiedzę. Ponieważ biologicznie dzisiaj, mając funkcjonalny rezonans magnetyczny, wiemy, jak funkcjonuje mózg, i to jest ogromny mój konik, jak głowa funkcjonuje i dlaczego czasami zachowujemy się tak, jakbyśmy stracili rozum, chociaż go w ogóle nie straciliśmy, i taka jest jego funkcja i za chwilę pokażę, że się tak tym też jako, w jakiś sposób wspieramy. Więc zadawanie pytań powoduje w tym momencie, ale powiedziałam odpowiednim ludziom, też z odpowiednim nastawieniem, że ja się otwieram na przykład na to, że ja mogę być gdzieś w błędzie, albo że jestem otwarta na to, żeby coś zmienić w sobie, może spowodować, że problem, który wydawał się problemem, już nim nie jest. No ale Sokrates mówił, że wiedział, że nic nie wie, a więc on już jakby powiedział, że trzeba mieć pokorę wobec tego, jaką wiedzę ja już posiadam. Czyli na przykład, co myślę o swojej kobiecości, co myślę o swojej męskości, co myślę o macierzyństwie, co myślę o związku. Czy Państwo zauważyliście, ja mam to nagminnie, że ludzie przychodzą, to mówią, no tak, ale my już jesteśmy 8 lat małżeństwa, no to już mamy ten pierwszy kryzys za sobą. Nie ma takich badań, które by pokazywały, żadnych twardych badań, że ktoś ma mieć kryzys na przykład w 6, 7, 8, 3, a później ma wolne. I znowu za 6 lat, mija im 12 lat i mówi, uważaj kochana, kochany, rozpoczyna się kryzys. No nie ma czegoś takiego, a jednak tak jest. Albo przychodzą inni i mówią, pani doktor, widziała pani ludzi po 20 latach, którzy by jeszcze mieli jakąś iskrę w sobie do siebie? A to są schematy, według których jakieś funkcjonujemy, więc warto jakby zapamiętać sobie, że właśnie może czasami nasza wiedza nie jest odpowiednia. Zacznę od tego, że jesteśmy już jakoś uwarunkowani i nawet zaczęłam mówić wcześniej o tym właśnie, co mamusia robiła, co tatuś robił, do jakiej szkoły chodziliśmy, co nam przekazywano, a nawet społecznie, co się mówi na temat na przykład chorób nowotworowych, SM-u, diabetologii, w sensie cukrzycy i tak dalej. To są dwa światy. Podzielę się z Państwem moim własnym doświadczeniem, ponieważ ja jestem mamą dwojga dorosłych dzieci, mam wnuki i moja córka w czerwcu dostała informację, że ma chorobę nowotworową. Zupełnie przypadkiem. Mieszka za granicą, mieszka w Australii, nie mieszka w Polsce, tu przyleciała na chwilę do rodziców i tak się stało, że mama powiedziała, zrób badanie. I świat się wywrócił, bo on się wywraca wtedy, przynajmniej na pierwszym momencie. Dlaczego o tym mówię? Bo tu miała cały czas problem związany z tym, znaczy ona nie ma problemu, no ale może inni mieli problem z tym, jak mówiła, o, no cześć, na przykład, no zostałam jeszcze w Polsce, mam raka, leczę go. I ludzie reagowali w bardzo trudny sposób. Ale jak wróciła do siebie, jak tam w ogóle była z nimi cały czas w kontakcie, i my polecieliśmy tam do niej po krótkiej chwili, po jej leczeniu, to wszyscy się zachowują w taki sposób, jakby ktoś powiedział, no mam chorobę, i wszyscy mówią, okej, dobrze wyglądasz, leczysz się, czy dbasz o dietę, co możemy dla ciebie zrobić?
ponieważ przekaz tam jest zupełnie inny, jeśli chodzi na przykład o funkcjonowanie z osobami, czy z SM-em, czy z chorobą nowotworową, czy z każdą inną chorobą, która się kojarzy na przykład z czymś strasznym. A ponieważ, jak powiedziałam Państwu, czasami mózg nie ma czasu, żeby za długo pomyśleć, to pierwsze co robi, to jak słyszy na przykład SM, to mówi, no tak, no to już koniec. No to jest na przykład nieodpowiedzialne. Ja wczoraj, wychodząc z gabinetu, powiedziałam pacjentce, biegnę, bo jutro mam konferencję i to dwie rano mam jedną, później po południu drugą. I mówię, że bardzo ciekawa, SM i dziecko, bycie w ciąży, ona powiedziała, ale to jest dalece nieodpowiedzialne. Nie zdążyła pomyśleć i pierwsze, co wychodzi w tym momencie, to już jest jakieś przekonanie, które jest społecznie też gdzieś akceptowalne. No więc my jesteśmy uwarunkowani i w taki właśnie sposób, ale też mamy uwarunkowania, jak powiedziałam wcześniej, swoje. Na przykład, zanim Państwo zachorowaliście, Wasi rodzice, Wasi znajomi, a my wszyscy, jak tutaj jesteśmy, gdzieś nas ktoś już nauczył reagować na pewne sytuacje, tak jak u psa Pawłowa. Pamiętacie? Dzwonek, żarcie, nie ma żarcia, jest dzwonek, pies się ślini. Wypuścimy go na zewnątrz, ja będę sobie jechała rowerem, uruchomię dzwonek, w którym będzie jedna, nie wiem która, niech będzie jedna setna brzmienia tamtego dzwonka i on, jeżeli to było dla niego jakoś emocjonalnie ważne, a jest, bo zaspokaja przecież pierwszą potrzebę, jaką jest głód, a w tym momencie on się poślini. Więc proszę pamiętać, że na temat macierzyństwa, choroby, funkcjonowania, życia z niepełnosprawnością mamy już w jakiś sposób uwarunkowany sposób myślenia. To, co trzeba zrobić, to wziąć kartkę i zapisać sobie, co ja sobie myślę na temat siebie w tej chorobie, co ja sobie myślę na temat siebie jako kobiety, mężczyzny, osoby, która może być mamą. I przyjrzyjcie się Państwo, to jest bardzo proste ćwiczenie, że jeżeli mamy przekonania, które mogą nas przestraszyć, to się okazuje, może się okazać, że ja wprost proporcjonalnie do tych przekonań będę dokonywała wyborów. Czyli jeżeli moje przekonania są takie, że to jest nie dla mnie, albo że ja nie spotkam nikogo w życiu, to nie wiem, jak to się dzieje, ale dokładnie realizujemy to w swoim życiu. I później przychodzi ktoś do mnie i mówi, i znowu czwartego spotkałam mężczyznę, oni w ogóle się nie nadają do związków, ale z jakiegoś klucza ten człowiek, ta osoba idzie, albo to może być kobieta, że też się nie nadaje do związków na przykład, bo to mówi mężczyzna. Jest pewien klucz, więc pamiętajcie Państwo, że dokładnie tak się dzieje. Proszę zobaczyć. Dzisiaj, kiedy mamy funkcjonalny rezonans magnetyczny, jesteśmy w stanie zobaczyć, co się dzieje pod wpływem na przykład pewnych reakcji. Coś się dzieje, w jaki sposób my reagujemy. Nauczyliśmy się myśleć, ja nie wiem, gdzie tu jest światło. Tak postaram się, jest gdzieś, nie wiem, tu? Dobra, nie chcę po prostu coś tam. Nauczyliśmy się myśleć, czy sytuacje odpowiadają za nasze życie, za nasze samopoczucie. Zgodzą się Państwo ze mną? Nie mówimy często, nigdy bym się tak nie zachowała, gdyby mnie tak nie wkurzył. Tak, nie powiedziałabym tak, gdyby coś tam. Było moje życie, byłoby coś tam, gdyby. I cały czas szukamy, że czynniki zewnętrzne są. A dzisiaj wiemy, i że to stąd są emocje i działania. A ja Państwu opowiem szybko krótką historyjkę. Proszę sobie wyobrazić, zawsze ją opowiadam, więc pewnie jak ktoś był, już u mnie to usłyszy, że się budzicie Państwo 4 nad ranem w swoim łóżku i ktoś Wam się dobiera do drzwi. Siadacie w tym łóżku. Jaką będziecie mieli Państwo emocję? Strach. A jakie działanie? Pani chce wyjść, żeby sprawdzić, czy zamknięte drzwi. Jakie jeszcze? Schować się pod kołdrą. Schować się. Ktoś mówi, budzi męża, a jakiś czas temu jeden z chirurgów powiedział, budzę żonę, bo muszę mieć zdrowe ręce rano. Generalnie każdy ma jakąś fantazję na ten temat. I pan profesor Modzbi, który tę historyjkę opowiadał w Stanach nam, powiedział tak, no dobra, już macie Państwo dzwonić, strzelać, nie wiem, chować się, krzyczeć, ale w ułamkach sekund przypominacie sobie, że załóżmy, że wszyscy mamy dorosłego syna, że Was dorosły syn mówił po południu, mama, tata, jadę do Łodzi na przykład na koncert, wrócę nad ranem, tylko błagam, wyjmijcie klucz od środka, żeby nie było rabanu żadnego. I co z Państwa emocją? To emocją strachu. Jest dalej? Nie ma. Dokładnie. A działanie? Ktoś będzie wzywał policję? Nie. Co Państwo wtedy będziecie chcieli ewentualnie zrobić? Wyjść do przedpokoju i sprawdzić, czy przypadkiem nie zostawiliśmy drzwi w środku.
Proszę mi powiedzieć, co się zmieniło, że siedząc w tym samym łóżku raz mieli Państwo emocje strachu, a ich prawie chcieliście strzelać, a za chwilę zmienia Wam się emocja i działanie. Co się zmieniło? Myślenie to znaczy? Analiza sytuacji. Okej, co jeszcze? Słucham? Zmieniła się ocena sytuacji, czyli w pierwszym momencie poczuliśmy, że jest zagrożenie, w drugim, że wraca syn. I teraz załóżmy, że pani doktor wychodzi do przedpokoju i pan doktor, państwa wyślemy tam, ale nie dlatego, że państwa nie lubię, wręcz odwrotnie, i się okaże, że tam stoi bandyta. Co zrobiła nasza głowa? Oszukała nas. Co wybrała, proszę państwa? To, co było bardziej bezpieczne, wydawało się bardziej realne, a tak naprawdę nikt, jak 20 lat w szkole z komunikacji, wykładam ją, jeszcze nie było żadnej osoby, która powiedziała, ale zaraz, ja nigdzie nie wychodzę, ja tutaj biorę telefon, dzwonię do syna i mówię, Kacper, synku, czy ty już jesteś tam przed drzwiami, stoisz? Mama, ja dopiero jadę, jeszcze w pubie albo jestem, albo gdziekolwiek. A nikt, nie było jednej osoby, której by przyszło to do głowy. Dlaczego to pokazuję? Bo dzisiaj wiemy, że jeżeli jakaś sytuacja Państwa dotyka, czy bycia mamą, czy bycia w ogóle rodzicami, czy też bycia, nie wiem, w ogóle w związku, jakiegokolwiek kryzysu związanego z pieniędzmi, z pracą, z czymkolwiek, to nie ta sytuacja do końca będzie odpowiadała, jak się Państwo zachowacie, tylko jak Wy ją w tym momencie ocenicie, jaka będzie Wasza percepcja, co sobie na ten temat pomyślicie. W pierwszym momencie, niedawno na konferencji neurochirurgicznej, jeden z profesorów powiedział, że szybciej włącza nam się automatyczna myśl, taka, która już jest nam bliższa, i ona się włącza, proszę Państwa, 5 sekund wcześniej, zanim włączy się racjonalność. Czyli jeśli dużo w swojej głowie mam przekonań negatywnych co do siebie, co do swojej kobiecości, męskości, bycia mamą, sprawności, tej powinności, że zdrowa mama to jest taka mama, która biega od rana na przykład do wieczora, jest umęczona, generalnie nie ma na nic czasu i siły i ona wtedy dzieciom daje taki przekaz, kocham was, więc jestem tak naprawdę zajechana. No i teraz ta mama dostaje informację, że ona jak ma SM i urodzi, to powinna to, co pani doktor powiedziała, i to bardzo dziękuję za to, bo to jest bardzo ważne, że ona powinna mieć wsparcie. I ona będzie miała dysonans, dlatego że będzie myślała, co tutaj powinnam. Tu będzie dużo powinnam, czyli jest sytuacja, że jest dziecko, jestem bardziej zmęczona, ja mam w swojej głowie powinnam. Jest natomiast pocieszające coś, że w momencie, kiedy złapię się na tym, jaki ja mam sposób oceny sytuacji, która jest dla mnie jakoś trudna, to ja mogę tę ocenę zmienić i powiedzieć sobie, nie chcę tak naprawdę żyć pod wpływem tego, co sobie ktoś myśli, czy nie, czy w zależności od tego, co sobie ktoś myśli, czy nie, tylko chcę tak naprawdę dać sobie szansę, że ja jestem mamą, jak mnie ktoś pomoże, to ja tą mamą będę dłużej sprawna. Jestem wydajną mamą. Ja pamiętam, jak miałam małe dzieci, poleciałam do Stanów i moja koleżanka mieszkająca tam wiele lat powiedziała tak, do swoich koleżanek, bo ja co chwilę tam dzwoniłam do mojej mamy, nie, co tam z dziećmi i tak dalej, a ona mówi, wiesz, ona jest Polką. I ja myślałam, że chcę jej obrazić i zapytałam, czy chcę jej obrazić. Ona powiedziała, nie, bo wiesz, wy macie taki dziwny układ, że non-stop latacie od rana do wieczora nad tymi swoimi dziećmi, po prostu generalnie nie ma was, generalnie, znaczy mąż już tam się nie liczy, bo ważne są dzieci. Ale gdyby dobrze spojrzeć, to ile tego czasu jest takiego naprawdę dedykowanego dziecku, że ono coś z tego ma. Ale ta matka mówi, usiądź tutaj, trochę się pobaw klockami, albo teraz masz tutaj komórkę, nie, albo cokolwiek innego, a sama biega od kuchni. Ona powiedziała, bądźcie 2 godziny z dzieckiem w sposób dedykowany i rozwojowo to dziecko będzie miało więcej korzyści niż to, że ja od rana do wieczora biegam przy tym dziecku. No i ja bym tam przekonał takiej osoby, która by siedziała mnie w gabinecie i powiedziała, i mamy wybór. Powinnam być umęczona, jak wszystkie matki, a mogę być matką bardziej wydajną wtedy, kiedy ja rozsądnie pomyślę. No więc, proszę Państwa, to, co jest ważne, to, że ludzie wykazują lenistwo poznawcze i najłatwiej i najwygodniej przyjąć już powszechną linię rozumowania, czyli to, co nam już po prostu ktoś tam kiedyś włożył do głowy. Zweryfikujcie Państwo to. Proszę zobaczyć dlaczego. Ponieważ z biologicznego punktu widzenia mózg wybierze nie to, co jest nowe, tylko jakie. Znane już nam.
co już mamy w głowie. Otóż dlaczego? Dlatego, że nie musi, proszę Państwa, zmieniać wzorca aktywności neuronalnej. Ktoś dostał, chyba Kahneman tak się nazywa ten autor, dostał kiedyś Nobla za ekonomię poznawczą. Czyli, że głowa nie ma zadania, proszę Państwa, profesor Vetulani mówił, mózg nie został stworzony, żeby myśleć, tylko żeby przetrwać. Więc jak się nauczy schematów, to mówi szybko reaguj, szybko, bo zginiesz. Szybko to nie zawsze znaczy dobrze i mądrze. No ale tak reagujemy. Więc proszę też zwrócić na to ewentualnie uwagę. Proszę zobaczyć, gdyby Państwo spojrzeli tu szybko, co widzicie na pierwszy? Na pierwszy rzut, nie przyglądajcie się za bardzo, tylko szybko. Syrenę i Neptuna. A ja teraz Państwu pokażę, że tu nie ma żadnej syreny, tu są gałązki, które tak się ułożyły. Tu jest woda i nie ma Neptuna, tylko to są nagie ciała, które tak się ułożyły. Widzą Państwo nagie ciała? Tu sobie siedzi pośladek, tu siedzi pośladek, tu się wygiął, o, tutaj. A do czego ja teraz zmuszam Państwa głowę? Żeby chciała zobaczyć więcej niż ten pierwszy moment. Proszę zobaczyć, co tu Państwo zobaczycie. Można zobaczyć, że on widzi, widzimy go z boku lub z przodu. Jak sobie Państwo życzycie. A głowa tak naprawdę zrobi to, co jej tak naprawdę gdzieś wyślecie, jaką informację. Proszę zobaczyć. Gdybym Państwa poprosiła teraz, żebyście ze mną przeczytali ten tekst, to gwarantuję Państwu, że nikt nie będzie miał na tej sali problemu, chociaż tylko tak naprawdę dwie pierwsze i dwie ostatnie litery się zgadzają. A do czego zmierzam? Do tego w tym momencie, że żyjemy trochę na pamięć. To są takie przekonania związane na przykład w ogóle z nami, ze światem, ze wszystkim. Gdyby tu dobrze spojrzeć, już teraz Państwo są mądrzejsi, bo pokazałam to wcześniej, ale można zobaczyć, że tu stoi, w tym momencie, że to jest twarz mężczyzny starszego, ale nie ma tej twarzy. Po prostu stoi starszy mężczyzna, którego łokieć robi za nos, surdut robi w tym momencie za wąsy, a to jest w ogóle brama. I gdyby się dobrze przyjrzeć, to tutaj jest też twarz i tutaj jest coś i tu jest coś i pies leży. Tylko mózg nie ma czasu, proszę Państwa, żeby się przyglądać wszystkiemu i rozkładać na czynniki pierwsze. Ja zaraz powiem, do czego ja dążę. No właśnie, myślimy czasami na skróty, więc trzeba się zastanowić, co, jakie to są skróty. Proszę zobaczyć, dzisiaj pan doktor mówił o depresji. Ja dużo mówiłam kiedyś na konferencjach ze STEM-em na temat depresji właśnie związane ze stwardnieniem rozsianym, ale wiemy, że mamy tak zwaną triadę Becka, która mówi, jacy ludzie, że który człowiek ma większe predyspozycje do tego, żeby na przykład zachorować na depresję. Są to zazwyczaj osoby, przepraszam, jak mam tu teraz cofnąć? O tak, no okej. Są to zazwyczaj osoby, które na przykład mają pesymistyczne ocenę sytuacji, w której są w tej chwili. One myślą również pesymistycznie dotyczące siebie i tego, co będzie. Jeśli takie mamy składowe, czyli w tym momencie moja sytuacja jest beznadziejna, a poza tym w ogóle, nie wiem, rodzina nie akceptuje tego, albo w ogóle się boi. No przecież rodzina też ma swoje jakieś przekonania. Też ma jakąś część swojego mózgu, która odpowiada za szybkie myślenie lub za właśnie wolniejsze, czyli część przedczołową. A ma wiedzę lub jej nie ma. Vetulani mówił wprost, albo ktoś ma 5 neuronów, albo 5 milionów neuronów na jakiś temat. Jak ma 5, to nie, po prostu z pustego nie naleje. Nie obrażając nikogo, czasami możemy po prostu niewiedza tworzy w tym momencie problem. I te osoby, znalazłam takie badania, które dokładnie pokazywały, że matki, które miały ze SM-em w tym momencie depresję okołoporodową, to były kobiety, którym jak się robiło z nimi badania, one dokładnie miały myślenie cały czas negatywne dotyczące siebie, swojego bycia matką, karmienia, o którym tu dzisiaj było dużo. Przecież jednym z powinnościowym, to mówimy zdrowe dziecko, to jest dziecko, które jest karmione. Jak nie karmisz, będziesz miała chore dzieci. No ja jakoś karmiłam swoje dzieci dosyć długo i moja córka zachorowała. Więc można by powiedzieć, to jak to karmiłaś i co? A nie ma żadnych obciążeń genetycznych, więc można byłoby szukać czegoś takiego. Myślę, że zdrowo jest móc dziecko na pewno czy karmić. Ale może się to włączyć i znowu czujemy się jacy wtedy? Gorsi. Kobieta czuje się gorsza. A jeszcze mama mówi, na pewno ten twój doktor mówił, żeby nie? I takim głosem, który mówi, a może ty się mylisz?
bo wiesz, bo to jest takie ważne. I zostawia nam poczucie winy, że my coś bardzo złego robimy. Otóż wiecie Państwo już teraz, że można to zmienić wtedy, kiedy powiem sobie, nie chcę wchodzić w poczucie winy, a to jest moje życie. Również pokazywano, że wtedy, kiedy nie mamy rozpoznanej tej depresji okołoporodowej, to wpływa na dziecko. Dlaczego? Dlatego, że dzieci wyczuwają energetycznie tak naprawdę, co się z nami dzieje. Było zrobione badanie, gdzie mamy, które na przykład kłóciły się z ojcami, a dziecko było popodłączane tam pod różnych maszyn, żeby sprawdzić tak naprawdę, jak ono funkcjonuje, to się okazało, że dziecko nie rozumie przecież tego, o czym my mówimy. Nie rozumie znaczenia słów, ale miało tak wysoki poziom stresu, jakby naprawdę rozumiało, dlaczego oni się kłócą. Dzieci rozpoznają naszą mowę ciała, czyli nasz tembr głosu. Wyczuwają w tym momencie naszą energię, szczególnie matki, z którą były przez 9 miesięcy. Stąd tak ważne jest rozpoznanie, czy na przykład zanim zajdę w ciążę, ale jak jestem w ciąży, ile mam myśli negatywnych wobec tej ciąży, ile wobec tego, co ze mną się stanie, czego już nie ma. Otóż jedna ważna informacja. Mózg nie odróżnia, proszę Państwa, czy myślicie o tym, co będzie, czy co było. Wszystko bierze jako jest. Moglibyście Państwo mi teraz opowiedzieć pierwszy moment, kiedy dowiedzieliście się o diagnozie choroby i duża część z Państwa byłaby wzruszona albo poruszona tym. A to było na przykład już jakiś czas temu. A jednak mózg zatrzymał gdzieś jakąś pamięć emocjonalną. Możemy mówić o czymś, co za chwilę będzie i się cieszyć, nawet nie wiedząc, czy my jutro tego dożyjemy. Ale tak funkcjonuje głowa, więc proszę uważać, w jaki sposób myślimy. Bo jeśli myślę o czymś, co mnie ma czekać, a nawet nie wiem, czy to mnie czekać, to właśnie moja głowa dostaje tylko i wyłącznie z tego powodu, żebym zareagowała obronnie. Dostaje informacje o autentycznym zagrożeniu. No i tak powstaje depresja właśnie okołoporodowa, również oczywiście hormony, to co się wtedy dzieje. Ale dużą częścią to jest właśnie myślenie. Proszę zobaczyć, też znalazłam takie badania, że 79% z takiej dużej grupy, bo prawie 6 tysięcy pacjentów z zwarnieniem rozsianym, nie podejmowało w ogóle dyskusji na temat zajścia w ciążę. Strasznie dużo. A 35% mówił właśnie o tym, że obawy, że zakłóci rodzicielstwo, z obciążeniem partnera, przeniesieniem w tym momencie zwarnienia rozsianego na dzieci. Wyglądałoby na to, że w pewnym momencie te przekonania nie są, one nie, po pierwsze, już wiemy, że nieprawdziwe są, jeśli chodzi o przekazanie tego, że to musi na pewno zachorować to dziecko. Państwo dobrze wiecie, że mamy różne predyspozycje, ale dopiero wystawienie na różne czynniki zewnętrzne też powoduje, że niektóre predyspozycje naszych chorób mogą się tak naprawdę ujawnić, więc jeszcze styl życia jest bardzo ważny człowieka. No i idźmy dalej, więc potrzebujemy rzetelnej wiedzy. Znalazłam też bardzo ciekawy blog, gdzie pani doktor opisuje, że to, w czym ona najbardziej pomaga pacjentom, i tu dzisiaj Państwo mówiliście też jako lekarze i panie, że odczarowujecie trochę taką wiedzę, która może być niebezpieczna. Więc ona powiedziała, że nawet nie wszyscy lekarze mają odpowiednią wiedzę, żeby na przykład wesprzeć pacjentkę czy pacjenta. Ważne jest po prostu, aby przeprowadzić własne badania, dokładnie podejść bardzo indywidualnie, zadać dziesiątki pytań, ale sensownych pytań i szukać jakby rozwiązania dla siebie. No ale chcę pokazać taką drugą część, najważniejszą, bo z lekarzami Państwo sobie to ustalicie. Możecie być, jak tu było powiedziane, świetnie prowadzonym. Jest bardzo wiele nowych leków i to wszystko jest w porządku. A teraz pytanie, dlaczego nie ma na przykład nawrotu? Urodziło się zdrowe dziecko, wszystko jest niby w porządku, a ten związek trafia do mnie z kryzysem. A nie mogą zrzucić tego na chorobę. A jak zrzucają na chorobę, to zazwyczaj mówią, zostawił ją, bo miała SM, zostawił ją, bo miała na przykład raka, zostawiła jego, bo na przykład, nie wiem, miał stopę cukrzycową. No i to już wszystko się skończyło. Otóż nie, proszę zobaczyć. Do relacji w związku z drugim człowiekiem przygotowują się Państwo od samego początku. Pobożnym życzeniem jest to, że nigdy nie powtórzymy zachowań naszych rodziców. Ja nie mam nigdy do rodziców żadnej, sama jestem rodzicem i pewnie też popełniłam błędy, ale chcę bardziej powiedzieć, że żeby nie popełnić pewnych wzorców, czyli niekoniecznie dobry, to najpierw muszę w ogóle wiedzieć w tym momencie, z jakimi wzorcami ja wyszłam. Dojrzałość partnerów.
Co jest przede wszystkim? No taki poziom osobisty. Płeć, wiek, poczucie wartości, czyli z czym ja wejdę do związku. Nie wchodzę jako Kowalska chora na SM, Kowalski chory na SM. Wchodzę jako Mariola, Jola, Krzysiek i tak dalej. To wchodzą osoby, które mogą mieć chorobę, ale przede wszystkim mają już jakieś swoje wartości, mają już tak naprawdę jakieś cechy osobowości, własne doświadczenia związane właśnie, co to znaczy szacunek, co to znaczy wsparcie, co to znaczy na przykład wyjście ze strefy komfortu, co to znaczy na przykład, wczoraj u mnie siedziała para, gdzie pani była z domu, jest też przewlekle chora, ale jest z domu, gdzie całe życie wszystko było zrzucane na dzieci. Rodzice po prostu zajmowali się biciem ze sobą w sensie psychicznym i dzieci robiły. I dzisiaj, kiedy ona powinna tak naprawdę uważać na siebie ze względu na swoje zdrowie, ona robi wszystko, żeby zabezpieczyć całą swoją rodzinę, jeszcze przyjaciół i znajomych, w pomoc, nie dając sobie kompletnie pomóc. Jeżeli jest zmęczona, to zaczyna warczeć. Jak warczy, to on się wścieka. Jak on chce jej pomóc, to ona mówi, że łask nie potrzeba. A dopiero wczoraj doszliśmy do tego, że to jest pewien wzorzec, że jakby jej sposób widzenia świata jest jeden. Jestem kochana, mogę być kochana tylko wtedy, kiedy daję cały czas, ale nie mam prawa wziąć. Więc z tym wchodzimy, jak sobie radzimy w sytuacjach trudnych, to jest to mniej więcej w dużym skrócie. Również jaką komunikację mamy między sobą. Proszę Państwa, nie wierzę, że można w sposób łatwy usiąść ze sobą i porozmawiać na temat na przykład jednej rodziny, drugiej rodziny, z której jesteśmy. Że można na przykład porozmawiać na tematy problemów seksualnych. To też bardzo ważny temat. Kiedyś w Poznaniu mieliśmy wielką konferencję SM właśnie dotyczącą zaburzeń seksualnych pacjentów. A co było bardzo w ogóle ciekawe, że się wreszcie o tym mówi. Ale się mówi, ale jak mam to zrobić, kiedy nie rozmawiamy i nagle przychodzi kryzys i tak sobie po prostu siadamy przy kawie i powiemy, to teraz porozmawiajmy o problemie. Wierzycie Państwo w to? Nie. Albo się ma tę komunikację wypracowaną od początku, albo w momencie, kiedy przyjdzie kryzys, będzie jak w bajce o nagim królu. Wszyscy udawali, że król jest ubrany, ale było jedno oddziwne dziecko, które powiedziało, on jest nagi. I to jest wielkie sprawdzam w sytuacji kryzysu, jak wygląda komunikacja. Jeżeli ona wcześniej nie istniała, to jak mam usiąść i powiedzieć, słuchaj, nie daję rady, jestem tak bardzo zmęczona, a czy możesz mi na przykład pomóc? No on powie, dobra, no pomogę ci, ale ona czeka, że on z nią usiądzie i coś uzgodnią, ale oni wcześniej niczego nie uzgadniali. Bo ich rozmowa nie była na tyle głęboka, żeby sobie na przykład powiedzieć, że ja się boję, że jest, czy ja jestem jeszcze dla ciebie na przykład atrakcyjna, kiedy na przykład muszę się wesprzeć czymś, co pozwala mi na przykład iść w sposób jakiś no, bardziej kontrolowany. Ona tego nie powie, ale powie na przykład terapeucie. Powie, wie pani, ja myślę, że ja się już nie podobam. Nawet ostatnio, jak byliśmy na spotkaniu, to widziałam, jak patrzy na przykład na moją zdrową koleżankę. Ona mnie to mówi. No to jako terapeucie od razu mi się pokazuje w głowie informacja, przyjdźcie Państwo razem albo idźcie gdzieś razem, ponieważ ja nie jestem w stanie nic zrobić, kiedy tylko Pani o tym mówi, a nie ma drugiej osoby. Prawdopodobnie dlatego, że ta osoba też nie została nauczona takiej rozmowy. Dodatkowo, proszę Państwa, to co jeszcze się składa, to jest poziom interakcji, otwartość, skrytość, zaufanie, brak zaufania. Nie jest niczym złym, że ktoś jest bardziej skryty, tylko tego mogą być nie do końca dobre konsekwencje, jeżeli sobie nie zdamy sprawy, że czym innym jest introwertyzm, a czymś innym jest skrytość, że się na przykład wstydzimy o pewnych rzeczach mówić, że nie wiemy o nich jak mówić. No i jak mamy mówić wtedy, jak na przykład narodzi nam się dziecko, kiedy narodziny dziecka to jest nowy cykl życia w ogóle rodziny. Miało być tak pięknie, a okazuje się, że są nowe wyzwania, a zmęczenie, czasami nierealne oczekiwania, zmiana ról, o którym jeszcze dwa słowa powiem, czyli nagle osoba, kto, jeżeli wejdę do związku, już na wejściu, a nawet nie na wejściu, przecież my możemy zachorować w trakcie, ale jeżeli wchodzę na zasadzie, że wszystko będzie dobrze i jakoś się ułoży, ale ja nie pracuję nad sobą i nad związkiem, nie zastanawiam się, jak przychodzi kryzys, na przykład choroby, czy jest rzut choroby, czy jest dzisiaj gorszy dzień, czy ten miesiąc jest gorszy, to jeżeli ja w tym momencie chcę funkcjonować w takiej homeostazie, którą mam tylko i wyłącznie w swojej głowie, bo ona nie istnieje,
a tak jak było przed tym kryzysem, to znaczy, że coś jest nie tak z moją dojrzałością w tym momencie, z moją umiejętnością dostosowania się do sytuacji. Czy to powoduje wtedy posiadanie dziecka? Nie, proszę Państwa. To powoduje to, że po prostu ludzie są w tym momencie niezdolni do podjęcia jakiegoś działania. Dodatkowo choroba czy niedojrzałość? No właśnie, z jakiego powodu możemy zakładać związki i tam w tych związkach chcemy mieć dzieci? Na przykład, że mamy bezkrytyczną akceptację współpartnera. Czyli na przykład, czym niższa moja samoocena, tym bardziej zakocham się i udaję na przykład, że pewnych rzeczy nie widzę. One nie istnieją, no, zmienią się. To trochę jak ze sobą pijącą. Przestanie pić, jak już się pobierzemy, wyprowadzimy się od mamusi jego, nie będzie wzorca, przestanie pić. To jest pobożne życzenie. Akurat picie jest chorobą, więc nie wiem, dlaczego miałaby minąć na przykład w innym pokoju czy w innym domu. Otóż nie. To jest bezkrytyczna akceptacja na przykład tego, że ta osoba już, jak się poznajemy, nie ma w sobie empatii. Że ja łapię się na tym, że się dopasowuję ciągle do niej. Ciągle zastanawiam się, co zrobić, żeby ona na przykład była dobra. Tu dzisiaj padło pytanie w czasie przerwy. Jak na przykład ludziom mówić o tej chorobie? Jak rodzinie mówić? Czy na przykład współpartner mówi, wiesz co, nie mówmy mojej rodzinie. Ja tego nie potępiam, ale moja głowa natychmiast zapala się czerwona lampka. Jak chcemy żyć, jeżeli na przykład choroba, mogłabym powiedzieć, że można się wstydzić wielu rzeczy w życiu, ale nie można wstydzić się choroby. Jak mamy żyć, kiedy ja, to będzie tajemnicą, jak sobie Państwo to wyobrażacie? Będę jechała na przykład do moich teściów i będę spięta, żeby nie zobaczyli, że na przykład pociągam lekko nogą albo że mam zachwianie równowagi. Bo teściowa zapyta, ona pije? Taką mieliśmy kiedyś sytuację chyba w Krakowie, nie wiem, Ola, czy pamiętasz, że pani powiedziała, że jej rodzina w większości nie wie, a ona ma momentami po prostu utratę równowagi. Więc zapytano ją, czy ona pije, a w szkole wezwano policję, bo jeden z rodziców myślał, że nauczycielka jest pod wpływem alkoholu. To ma swoje konsekwencje. Jeśli ja jestem dojrzała i dorosła, to mówię do mojego partnera, nie zgadzam się na tajemnicę. Jeżeli chcesz robić tajemnicę przed swoją na przykład rodziną, to powiedz mi, co myślisz o mnie w tej chorobie. Bo mówię, wstydzić się można tylko czegoś, co jest jakoś trudne, nie wiem, złe, niedobre. A dlaczego się boisz? Co zrobimy, jak urodzi nam się dziecko i przyjedzie twoja mama? Będziesz udawał, że jestem tak długo na przykład niesprawna, bo się na przykład, nie wiem, jestem zmęczona? To jest niemożliwe. Jeżeli mówię jakiemukolwiek człowiekowi, bo też tu mi pani powiedziała, że ludzie reagują płacząc. Proszę Państwa, no reagują płacząc albo będąc przerażeni, bo w pierwszym momencie mają szybkie skojarzenie, to szybkie, które się włącza 5 sekund wcześniej, czyli z limbicznego idzie, zanim w ogóle pomyśli racjonalnie. Ale moja postawa jest ważna. Jak ja ludzi jakby w tym momencie w jakiś sposób też uczę tego. W moim własnym szpitalu wielu kolegów potrafi jeszcze do dzisiaj powiedzieć, jak sobie radzisz? Słyszycie ten głos, który mówi, Boże, takie straszne, córka ci zachorowała. I co teraz? A są osoby, ja mówię, no co teraz? No zbieram się, okej, wszystko jest w porządku i tak dalej, zrobiłam to, no ale nie jest mi łatwo. To jest normalne dla mnie. Natomiast są osoby, które mówią, no jak sobie radzisz i tak dalej, czy może ci czymś pomóc, czy coś tam, zupełnie inną energią. One nie przyjmują, że jesteśmy gdzieś naznaczeni. A z drugiej strony, czy uważacie Państwo, że można nie mieć w ogóle żadnych emocji, kiedy ktoś nam powie, jestem chory, jestem chora, zmarł mi mąż, nie wiem, straciłam dziecko i tak dalej. To my mamy jak zareagować wtedy? No przecież musimy mieć jakąś empatię, a dodatkowo jakieś emocje. Problem polega na tym, w jaki sposób my modelujemy ludzi, którzy są wokół nas. Ale jeżeli mają Państwo żyć w tajemnicy choroby, to pamiętajcie, że związek, który buduje się na tajemnicy, na braku komunikacji, na lęku, nie będzie dobrym związkiem. Może być zafałszowany celu na przykład, tego, żeby ktoś się mną opiekował, bo na przykład jest zasobny. Taką historię przerabiałam kiedyś. Zupełnie nieświadomie. Ale może być też tak, że ktoś jest na przykład lepszym rodzicem dla nas, nasz współpartner, czyli jest takim lepszym archetypem mojego taty. Tata był niefajny, teraz mam partnera tatę, a ja jestem jak córka. Może być ucieczka w małżeństwo, na przykład z domu. Może być małżeństwo z litości.
Małżeństwo, brak rozwoju partnerów w związku, brak wsparcia społecznego, to może być nie. Czyli, że bardzo dobre badanie czytałam, że w SEM-ie, jeżeli na przykład moja mama, moja teściowa, mój mąż, mój ojciec, teść, siostra i tak dalej, oni wszyscy są tak naprawdę przygotowani do tego, że w tej rodzinie mamy rodzinę nie nienormalną, tylko rodzinę, która wymaga większego wsparcia. U nas zaraz to się kojarzy z czymś nienormalnym. To jest zupełnie normalne, że może się tak zdarzyć, że ktoś potrzebuje więcej pomocy i my wszyscy współdziałamy, żeby tak się stało. W tym momencie te związki przetrwały. Nie ma żadnych badań, które pokazują, że w chorobach przewlekłych więcej związków się rozwodzi niż w związkach, które są bez choroby. Ponieważ nie choroba tworzy związek, tylko człowiek, jeszcze raz powtarzam. A człowiek w tym momencie potrafi zawieść, więc lepiej pracować nad człowiekiem. I zmiana ról. To jest poważny problem. Wtedy, kiedy będzie wynikał z niedojrzałości, na przykład takiej, że nagle jestem na przykład na tym wózku i ten partner ma mi pomóc, nie wiem, podnieść mnie, posadzić, wynieść mnie do toalety, cokolwiek. I uwaga, jeśli ja wejdę w tym momencie w rolę ofiary, to on będzie moim opiekunem. Ale jeżeli ja będę sobie starała się radzić, ale nie za wszelką cenę, nie w tym momencie w sposób nieadaptacyjny, ale on też będzie dojrzały i będzie chciał widzieć we mnie też jeszcze kobietę, ja w nim mężczyznę. Będziemy o to też dbać, będziemy rozmawiać, będziemy się zastanawiać, jak mieć intymność, w jaki sposób wychowywać na przykład to dziecko, jak się nim na przykład, w jaki sposób na przykład spojrzeć, co chcemy mu przekazać. Będziemy o tym rozmawiać. Tylko na poziomie rozmowy to można sobie wszystko tak naprawdę obiecać. Później jest to wielkie sprawdzam. To jest większe prawdopodobieństwo, że nie będzie zmiany ról, że ja zamiast być partnerką mojego męża, stanę się jego pielęgniarką lub na przykład pielęgniarzem mojej żony. Za dużo widziałam chorych par, gdzie świetnie ludzie funkcjonowali. Jak się im przyglądałam, to wiedziałam jedno. Nie niepełnosprawność, którą czasami sobie muszą radzić, powoduje na przykład to, że im sobie radzą lub nie radzą, tylko ich dojrzałość. Oni szukają gdzieś pomocy. Dodatkowo proszę zobaczyć, na koniec, że trzeba zaakceptować nieprzewidywalność w ogóle w życiu. Czyli bycie mamą, przywozimy do domu. Ja pamiętam, jak przywiozłam moją córkę do domu, miałam chyba jakieś nierealne wyobrażenia. Położyłam ją na łóżko i miałam takie poczucie, że Jezus Maria, to teraz ja muszę ją bardzo kochać, w ogóle ją bardzo kochałam, ale miałam takie wyobrażenie, że jak ona się urodzi, to ona będzie tak bardzo mnie kochała. Ale bardzo szybko zorientowałam się, że ona mnie pewnie będzie kochała, tylko najpierw to ja ją muszę bardzo kochać. Byłam młodą osobą i pamiętam taki dyskomfort. Mój tata wszedł, ja mu zwróciłam uwagę, żeby umył ręce, a mój tata się obraził, że jak ja uważam, że on nie umyje rąk. A ja tak wszyscy, mama zrobiła jakieś gołąbki, nie wiem dlaczego gołąbki, przecież nie można wtedy jeść kapusty. Ja byłam taka zdezorientowana w tym momencie. Wszyscy sobie wyszli z naszego mieszkania, zostawili mnie, mojego męża i to dziecko. I ja usiadłam i pa, zaczęłam płakać. I powiedziałam, Jezu, my sobie teraz z tym wszystkim nie poradzimy. Dlaczego ona płacze? A tak płakała, że sąsiad był lekarzem, przyszedł i powiedział, co wy temu dziecku robicie? No nic, no nie było jeszcze w tym momencie pokarmu, tak jak mogłoby być. No to były inne czasy, 33 lata temu, no to był inny czas zupełnie. Ale to świadczy o tym, że to jest kryzys. I mój mąż wtedy powiedział, dobra, mamy sytuację kryzysową, musimy nią zarządzić. Bierzemy kartkę i piszemy, co wiemy, a czego nie wiemy. Tak? Kogo mamy zapytać, do kogo zadzwonić, kogo tu poprosić. Zrobiliśmy plan. Dlatego, że ten młody człowiek, który przyszedł do naszego życia, no on tak naprawdę mówi, no to teraz wszystko musicie mi dać. A skąd my mamy to wiedzieć? Więc na pewno trzeba zaakceptować nieprzewidywalność również związaną z chorobą. Czyli bardzo dobrze się zastanowić nad tym, że czyli mamy na tyle dojrzałości, że w ogóle w życiu mogą nas spotkać różne sytuacje. I czy powiemy w pierwszym momencie, państwo deklaratywnie powiecie tak, a w drugim trzeba sobie powiedzieć, pamiętaj, że jak się coś wydarzy, to najpierw pilnuj, którą częścią głowy myślisz. Zaakceptuj, że nie zawsze będzie idealnie, zaakceptuj, że nie zawsze będziesz wiedzieć, co zrobić. Ale plan mogą państwo też na kartce sobie napisać. Ucz się słuchać. Czyli nie kończcie za partnerkę lub partnera wypowiedzi, mówiąc, wiesz co, ja nie wiem, czy ja podołam być dobrą mamą. Przestań, będziesz dobrą mamą. To nie jest komunikacja. Komunikacja wygląda tak. Mówię, dobrze, słyszę, że się boisz, czy będziesz dobrą mamą.
Jakie masz myśli pod tym, tak? Dlaczego miałabyś nie być dobrą mamą? Żeby ona mogła więcej powiedzieć. Dopiero jak więcej powie, to może to zweryfikujemy. My zamykamy w komunikacji tematy, które są dla nas trudne. Już kończę. Nie wpadaj w rozpacz, ale nie wpadaj też w samozachwyt. Czyli albo w jednej strony, że jestem biedny, albo później, ale jestem super, nie? Wszystko robię i w ogóle utrzymuję wszystko. Ani jedna, ani drugie nie jest zdrowe. Jest tak zwany środek. Osoba wspierająca ma prawo również mieć gorszy czas i też ma prawo szukać wsparcia. Ucz się cierpliwości, naucz się korzystać z pomocy innych, otaczaj się pozytywnymi ludźmi. Nie wiem, pani doktor dzisiaj tu powiedziała o teściowych, ja wiem, że o teściowych się tak mówi, ale się zaraz mam taki bunt, że ja też jestem teściową i się w ogóle nie wchrzaniam w ich sytuację, a co sobie myślę, to sobie myślę. Natomiast myślę sobie, że oni muszą przejść przez swoje różne choroby wieku dziecięcego, małżeńskiego i tak dalej, więc się w ogóle w to nie wchodzę, więc nie musi tak być, ale jeżeli przychodzi do mnie para i mówi, że pan jest z niepełnosprawnością i ciągle przychodzi mama, która mówi, ty za mało o niego dbasz, on nie powinien schodzić do piwnicy, jak upadnie, to się to może skończyć śmiercią. Więc jak ona przychodzi, to oni zawsze po wyjściu są skłóceni. Więc nie chodzi o to, żeby nie przychodziła, tylko żeby ta rodzina nauczyła się jakoś reagować i miała trochę taką nie wiem, jakąś szklaną kulę, w którą wchodzą, nie pozwolą, żeby ona rozwaliła im po prostu życie. No i na koniec powiem, proszę Państwa, że macierzyństwo jest czymś przepięknym. A związek, jestem 36 lat chyba, 35, przepraszam, po ślubie. I z czymś bardzo fajnym, ale też bardzo trudnym. A nic się nie dzieje samo. Związek nie jest po 2 latach taki sam, jak jest, nie musi być gorszy. Nie jesteśmy po 5 latach taki sami, po 10. My się też zmieniamy. Mamy Google i robimy sobie, jak dojechać na jakąś ulicę. Okazuje się, że już w innej ulicy na przykład nie ma wjazdu tam, nie? Zrobili jednokierunkową. A dlaczego nie autoryzujemy związku, nie autoryzujemy partnera? Nie patrzymy, jak on się mógł zmienić też pod wpływem różnych sytuacji. Więc mają Państwo, jak to powiedział Einstein, wybór, że są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem, a druga żyć tak, jakby cudem było wszystko. Ale cuda zdarzają się rzadko same z siebie. Więc żeby tym cudem mogła być zdrowa macierzyństwo, to najpierw czy dobra relacja z lekarzem i zaufanie. To jest podstawa. Ale to już na początku to związek, czyli dobór partnera, później lekarz, później może właśnie terapeuta, który pomoże w pewnych rzeczach, dobrzy ludzie wokół, rozmowa otwarta na przykład ze swoją rodziną, a proszę się nie wstydzić niczego, jeżeli ktoś was nie zrozumie, to bardzo szybko się zweryfikuje. Państwo macie prawo po prostu żyć swoim życiem, być szczęśliwym, ale jak to pan doktor powiedział, macie panie takie samo obciążenia dotyczące ciąży jak kobiety bez SM-u, dodatkowe, które wynikają z samej choroby i w związku jest tak samo. Każdy związek choruje dlatego, że dopuścił do tego, że ta choroba zaczęła się rozwijać. Więc bądźcie państwo po prostu rozsądni i życzę wam bardzo wielu dzieci, szczęśliwego życia i mądrego życia, takiego, żeby państwo mieli na niego wpływ, a nie żeby on się po prostu toczyło samo po prostu z siebie. Dziękuję uprzejmie. Wow. Zapraszamy tutaj.